Weekend zapowiada się jeszcze dość ciepło, ale z każdym kolejnym dniem termometry będą wskazywać coraz niższe wartości. W tym nadchodzącym tygodniu jesień pokaże nam swoje chłodniejsze oblicze. Magda Mering, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj przez nasz region przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, a za nim napłynęło świeże, już nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Wypchnęło ono na wschód poprzednie, bardziej wilgotne, w którym tworzyły się liczne mgły. W ciągu kolejnej doby pozostaniemy w cyrkulacji niżowej. Z rejonu Irlandii zbliża się kolejny niż ze strefą zachmurzenia frontowego, które jutro spodziewane jest nad południową Szwecją. Za jego sprawą nad północną Polską będzie sporo chmur, z których padać nie powinno, ale na południowym Bałtyku spodziewany jest sztorm. Wieczorem zachmurzenie duże, w nocy wzrastające do całkowitego, wysoka temperatura, bo te minimalne wartości wyniosą od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego, w drugiej części nocy dość silny na wybrzeżu. Ciśnienie teraz waha się w okolicach 1019 hektopaskali, a nad ranem zacznie spadać. Sobota na Pomorzu upłynie pod znakiem chmur. W ciągu dnia będzie się trochę przejaśniać, choć głównie na południu regionu. Temperatura jeszcze przyjemna, od 15 do 17 stopni. Mniej przyjemne dla nas okażą się podmuchy wiatru, które będą dość silne, a na wybrzeżu okresami porywiste, do 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i nadal będzie się obniżać. Na Bałtyku w nocy zachodni, następnie południowo-zachodni wiatr do 7 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia ponownie zachodni, silniejszy do 8 stopni w skali Beauforta nad otwartym morzem. Dziękuję za to spotkanie, przyjemnego weekendu. Do zobaczenia.